Urzędzie Miasta w Oświęcimiu prezydent Oświęcimia wraz ze starostą oświęcimskim zorganizowali konferencję dotyczącą przedstawienia wyników badań nad zlokalizowaniem źródła nieprzyjemnego zapachu, który od kilku lat pojawiał się w okolicy Oświęcimia. Swoje wyniki kontroli zaprezentowali pracownicy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Sprawa jest bardzo złożona, bo tutaj źródeł emisji jest kilka, bo tu nie można na jeden zakład całej winy zrzucić. Naszym zdaniem, mówię naszym tutaj jako WIOŚ-u w pewnym stopniu zgadzało się to z opinią urzędów pozostałych. Problem powstał w MBOŚ-u. Charakterystyczny związek, który myśmy tutaj zajęli się, to był ten właśnie zbiornik awaryjny, dlatego że przy nim w czasie tych naszych kontroli jak największe stężenia zanieczyszczeń wykryliśmy substancji charakterystycznych wonnych dla osób, które znajdują się w otoczeniu zakładu. Nos ludzki bardzo łatwo te zapachy rozpoznaje. I to jest to, co nam potwierdziło się w naszych badaniach, w naszych wynikach laboratoryjnych, w naszych piktogramach. I to rzeczywiście wystąpiło. Proszę mi wierzyć, że ja do końca nie jestem przekonany, że na podstawie tych pomiarów, ale to jest tylko moja i to subiektywna, że to my jesteśmy tym podstawowym źródłem, które powoduje te uciążliwości zawodowe. Nie stwierdziliśmy nieprawidłowości w firmie Syntos w czasie kontroli. Firma posiada chyba już, wydaje mi się, jedne z lepszych urządzeń ochrony powietrza, które powodują, że ta ilość zanieczyszczeń wyprowadzona na zewnątrz jest jak najbardziej zminimalizowana, jest przystosowana do najlepszej dostępnej techniki. Proszę zauważyć, że przedstawione nam pomiary rozpatrywały 20, 16 substancji, z czego 5 pokryło się, a 2 z nich miały wyższe stężenia w Monowicach niż u nas. Więc tak naprawdę trudno nam jest powiedzieć, że to my jesteśmy tym źródłem. Aczkolwiek można powiedzieć, 3 były odczuwane bardziej, więc nie umiem się tego ustosunkować w sposób radykalny, jednoznaczny, ale chcę powiedzieć, że są wątpliwości. Co nie zmienia faktu, że my, jako ci pierwsi i jedyni podejrzani, na których wszyscy się skoncentrowali od samego początku, nie będziemy działać. Będziemy działać. Wydamy na zbiornik awaryjny ten milion. Proszę zauważyć, że na zbiornik awaryjny nie są przyjmowane odpady. Jeżeli ktoś nas obserwuje i podchodzi do zbiornik awaryjny, jest zamknięty, wykonywane tylko tam są prace, do których żeśmy się zobowiązali. To znaczy, odpompowaliśmy połowę tego zbiornika. Z racji, że ten odpad ma jakiś charakter, to my podjęliśmy się z badania tego odpadu, zleciliśmy badania tych próbek i ten osad stały, czy ten osad, który został wytrącony w tym zbiorniku, będzie poddany, unieszkodliwiony we właściwy sposób. Chciałabym, żeby zakłady, które się w tym miejscu zlokalizowały, wypełniały swoją przesłankę działalności produkcyjnej, przemysłowej, ale tak, aby ta działalność nie stanowiła uciążliwości dla tych ludzi, którzy jednak w tym miejscu zdecydowali się prowadzić swoje zwyczajne życie. I kiedy ta uciążliwość nocna, nadranna była dla nich taka, że dla nich to życie po prostu nie miało sensu, to w tym momencie był to wielki problem dla nas. W chwili obecnej, w wyniku tych wszystkich czynności, które podjęliśmy wspólnie z WIOŚ-em, z Urzędem Miasta w celu znalezienia źródła, eliminacji innych podejrzanych lub zasugerowania okoliczności podjęcia pewnych działań, jest dla mnie zadowalająca. Zakład poczynił kolektę, wyeliminował te najgorsze odpady i też podejmuje działania technologiczne, żeby cały cykl nie był uciążliwy. I to jest ten pierwszy etap i wydaje się, że ten sprawdzian jak na razie wypada pozytywnie. Spotkanie pozytywne, bo zawsze, kiedy występuje problem, kiedy on mniej czy bardziej jest zidentyfikowany, no to trzeba zrobić wszystko, żeby ten problem rozwiązać. I my jako oczyszczalnia ścieków ten problem chcemy rozwiązać, zresztą zawsze chcieliśmy
tu mieszkamy, zawsze chcieliśmy te problemy rozwiązywać, te problemy wychodzić naprzeciwko potrzebom środowiska i po prostu tu istnieć i tutaj żyć. Mamy bardzo ważną funkcję, jaką spełniamy, bo oczyszczamy nie tylko ścieki z Syntosa, ale również ścieki miejskie. Jesteśmy oczyszczalnią komunalną, jedyną w dużej aglomeracji miejskiej i to niesie też pewne problemy inne, technologiczne, ale podjęliśmy wyzwanie, chcemy to robić. No. Kontrola na chwilę obecną jeszcze się nie skończyła tak naprawdę, jak przekazało WIOŚ krakowskie. Są już efekty tego, że spółka MPOŚ zaczęła działania, które będą zmierzały do wyeliminowania na pewno jakichś źródeł zapachu. Zobaczymy, jaki to będzie miało końcowy efekt. Miejmy nadzieję, że będzie na tyle dobry, że faktycznie pozna się źródła tych nieprzyjemnych zapachów i będzie to z takim skutkiem, że nie będzie już te zapachy nie będą odczuwalne. Ten zapach ma charakter połączenia organicznego z chemicznym. Jest to zapach, no, najłatwiej powiedzieć, fetorowy i jest on... Część mieszkańców mówi, że on jest taki aktywny neurologicznie. On strasznie pobudza i irytuje. To nie jest taki zapach, który jest jak gdyby obojętny, czuć i się koło niego przechodzi. On jest strasznie rozdrażniający. Miejmy nadzieję, że ten rok 2016 będzie zdecydowanie lepszym rokiem niż rok 2015 w tym zakresie, co nie znaczy, że może nas jeszcze niekiedy spotkać ten uciążliwy zapach.